No i siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale, w kolejnym odcinku z serii cotygodniowych nowości. Dzisiaj taki będzie krótszy odcinek, bo jest tylko jeden post ZTS-a, który w dzisiejszym odcinku omówimy. Przypominam jeszcze tak szybko o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika na kanale. Zapraszam was również na naszego Discorda, no a do Discorda linka oczywiście znajdziecie w opisie. No to pierwszym i w sumie też ostatnim postem w dzisiejszym odcinku będzie post ZTS-a, a dokładnie na temat DLC Rosja, w sensie DLC Heart of Russia. No i ten post skupi się nad obszarami przemysłowymi, czyli głównie nad firmami, z których i do których będziemy brali i przewozili ładunki. Jeśli chodzi o to, co napisali, to napisali m.in. o tym, że będą w tym DLC i takie stare firmy, które już były dodane do tej pory, ale będą też nowo wymodelowane hale logistyczne i magazyny. Tylko przeczytajcie dokładnie, hale logistyczne. Magazyny już w ETS-ie istnieją, jakieś mniejsze fabryki istnieją, na przykład takie też magazyny, które jakby były, jakby też takie magazyny, do których też trzeba było wjechać jakby do budynku, takie na Iberii stało. Nie wiem, jak oglądaliście odcinek na przykład z najlepszych miast z Iberii, który tam nagrałem kiedyś, to tam właśnie prezentowałem tą firmę. No ale jeszcze hal logistycznych do tej pory nigdzie nie było, a teraz one będą, zaraz do tego przejdziemy. Napisali też, że nowe branże będą, których jeszcze do tej pory w grze nie było, m.in. przemysł młynów spożywczych. Kiedyś pokazywałem tego posta, kiedy on był? No jakieś 2 miesiące temu prawie, no to wam pokazywałem te zdjęcia z nowego przemysłu, ale będą też jakieś inne przemysły, nawet tylko jeszcze nie napisali jakie. No i w sumie tyle jeśli chodzi o tego posta, oczywiście do zdjęć zaraz przejdziemy. Wszystko wam tutaj powiedziałem, co tak w skrócie, co było napisane. No będzie można oczywiście, tak jak tu jest napisane, zajrzeć za betonowe ściany kompleksów fabrycznych, czyli będzie można po prostu wjechać bardziej do fabryki, czyli wreszcie te firmy nie będą takie, że będzie firma z rozładunkiem stała przed fabryką, do której będziemy jechali, tylko będziemy przejeżdżali przez tereny właśnie przemysłowe różne, tak jak to m.in. jest w Iberii, w niektórych firmach, na przykład jak tam była firma z rafinerią w jakimś tam mieście, też ją na pewno pokazywałem już na odcinku z też najlepszych miast chyba na Iberii, czy to na przykład na DLC Blacks i też kilka takich mniejszych firm tam było. No dobra, przechodzimy teraz do zdjęć, które teraz możecie sobie zobaczyć, no tutaj na ekranie. Tutaj akurat jest jakaś firma taka chyba zajmująca się jakąś, w sensie to jest jakiś skład ze żwirem czy coś, czyli to może być jakaś, nie wiem, firma produkująca beton albo coś, bo też zobaczcie, że tutaj są takie silosy na to. Nie wiem, no spoko to wygląda. Fajnie, zobaczcie, że oni bardzo dużo tutaj też dodają tych różnych jakby takich propów, nazwijmy to, z różnymi no po prostu rzeczami, więc to też dużo lepiej wygląda. To jest zdjęcie z nowego przemysłu, którego jeszcze do tej pory w grze nie było. Tutaj napisali, że będzie nowy, tylko nie napisali jeszcze, co to dokładnie za przemysł będzie. Tutaj widzicie jakąś rurę i generalnie skoro to jest DLC Rosja, to nie wiem, czy to nie będzie właśnie Gazprom, czy coś takiego, co budują no te różne przesyły ropy naftowej, czy tam paliwa, nie? Pod morzem, czy coś. No to właśnie nie wiem, czy to czegoś takiego tutaj nie będzie. Myślę, że SCS by to zrobiło chętnie, tym bardziej, że napisali, mówię, że to będzie jakiś nowy przemysł, którego do tej pory nie było. Były oczywiście rafineryjne przemysły, ale nie budowy jakby różnych rzeczy związanych z tym. Lecimy teraz dalej, tutaj w ogóle widzicie jakiś mega wielki magazyn. Było chyba 2 czy 3 takie mega duże firmy są też na Iberii, gdzie też takie mega duże magazyny są i właśnie to jest, to wygląda podobnie jak tamte firmy powiedzmy i zobaczcie, jak tutaj mega bardzo zadbali o różne jakby detale. Tutaj macie światło tak bardzo fajnie zrobione. W środku zobaczcie, że nie macie tekstury 2D, tylko normalnie macie otwarty budynek i w środku macie różne rzeczy. Tutaj w ogóle będzie można wjeżdżać, to zaraz do tego zdjęcia zajrzymy bardziej, bo tam, w sensie do tej hali. Ale zobaczcie tutaj, jak ta klimatyzacja albo coś, no jakaś klimatyzacja albo wentylacja. Zobaczcie, jak ona jest ładnie zrobiona, jaka ona ma detale. Nie jest to taki zwykły, powiedzmy taki kształt, tylko ona ma jeszcze jakieś wypukłości fajne. Tutaj macie taki duży, ale z tych mniejszych magazynów, o tak, czyli duży jak na ETS-a, ale mniejszy niż, ale większe jeszcze będą różne magazyny w tym DLC, nie? Nie wiem jak to ten, ale też spoko tu wygląda. Teraz przechodzimy dalej, tutaj macie jakąś elektrownię i zobaczcie, że tutaj jest przewożone coś na wywrotce, czyli jakiś węgiel albo coś na takiej zasadzie. Spoko, zobaczcie też, że ta okolica tutaj jest taka trochę biedniejsza, tak wydaje się, nie? Więc to też jest na jakichś obrzeżach miast, więc okej. Tutaj przechodzimy dalej, tutaj w ogóle droga jest taka mega stara, taka naprawdę fajnie ona wygląda. To jest w ogóle jakiś żwir położony, który już trawą jakby, trawa nachodzi na niego, no spoko na pewno to wygląda. Tutaj jest też ta sama elektrownia z tego co widzę, spoko naprawdę to wygląda. Tutaj macie też kolejną jakąś firmę, okej. W ogóle zobaczcie ile teraz będzie słupów energetycznych z tym, z różnymi liniami, nie? Do prądu, to też ładnie na pewno będzie wyglądało. Dobra, myślę, że nad każdym zdjęciem tak się rozwodzić nie będziemy, jak coś takiego fajnego zobaczę to o tym wspomnę. Tutaj rury fajnie wyglądają. I zobaczcie też tutaj ten mur, jest taki, w sensie mur, te ogrodzenie jest takie mega poniszczone, nie? Tak spoko to wygląda. Tutaj zobaczcie, że jest jakieś takie przejście jakby przez kogoś zrobione, tak jakby ktoś to rozepchał lekko. I to by fajnie wyglądało jakby na przykład tutaj stał jakiś budynek opuszczony, nie? Albo taki z pożaru czy coś. No po prostu taki opuszczony budynek, to mega by miało taki klimat. Tym bardziej jakby tutaj na przykład ktoś się zatrzymał i to zobaczył. Przechodzimy dalej, tutaj macie też kolejną jakąś firmę, tutaj chyba prefabrykaty budują jakieś, no bo widzicie tutaj jakieś ściany, jakieś okna. Tutaj w ogóle jest jakaś, nie wiem co to, nie wiem co to jest, jakiś chodnik taki mały? Wątpię, nie wiem szczerze. Tutaj macie też kolejną jakąś firmę, więc widzicie, że większość tych firm, one nie są już takie nowe, tylko one są właśnie takie stare, nie? I to mega fajnie będzie wyglądało. Tutaj macie w ogóle jakiś mega stary budynek, taki wręcz ja bym powiedział, że opuszczony. Dużo graffiti tutaj na nim jest. No liczę, że też dużo graffiti właśnie będzie na tych budynkach. Spoko. Tutaj macie też kolejny magazyn, tutaj też coś macie, tutaj też coś macie i tutaj to, co głównie chciałem wam pokazać w tym odcinku, czyli taką halę powiedzmy, albo taki mały magazyn, w sensie to jest to, co tam wam wcześniej pokazywałem, taki mega duży magazyn, ale tutaj macie taki wjazd na jeden zestaw, nie? I to mega fajnie wygląda. Po pierwsze będzie mega fajnie wjeżdżać do takiej firmy, po drugie wyjeżdżać z niej też będzie fajnie, na pewno fajne zdjęcia będzie można w nim porobić, właśnie z takiej perspektywy, albo tam z przodu, tak stamtąd robione. Naprawdę mega ładnie to wygląda, mega detale są zrobione i myślę, że jak wyjdzie te DLC, to będę właśnie tej firmy szukał, żeby jakieś zdjęcia porobić, bo naprawdę to jest mega ładnie zrobione. No i jeśli chodzi o ten odcinek, to na tyle. Dziękuję wam za obejrzenie. W sumie odcinek dosyć długi, wyszedł jak na jednego posta, ale tutaj trochę więcej wam o tym poopowiadałem. Dziękuję wam za obejrzenie odcinku do końca. Przypominam o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika na kanale. Zapraszam was również do naszego Discorda. Link oczywiście do niego znajdziecie w opisie. Dzisiaj też do 20, do 21. Na kartę społeczności wrzucę posta o tym, jakie będą po prostu odcinki, live'y, o której, z czego i kiedy dokładnie w następnym tygodniu, żebyście mogli sobie po prostu poznać to wszystko. No i dziękuję jeszcze raz za obejrzenie. Do następnego, siema, no i cześć!